mi kurwa ten... Marcopolo inwestuje 3 złote. Abdul mi kurwa nudesy wysyła, co jest? Pozdrowy narciarzy. Witam. No siema, słuchaj, stoję koło psychologa i nie przyjechał od wczoraj. Spałem mu na progu i nie przyjechał. Czyli to my przyjedziemy. No przyjedźcie chociaż wy, no siema. Dobra. No i zajebiste auto. Witamy szefa. Ale się odjebali. Dzień dobry, szefunciu. Kurwa, no i klasa, no to jadę się przebrać. Panie szefie, bo my chcieliśmy zapytać się, czy pan szef jest zainteresowany ofertą, którą jesteśmy obecnie w stanie przedstawić, mianowicie kulki rozkoszy. Ja się do tego nie przyznaję. I gdzie to się wkłada? To się wkłada tam, gdzie mama mówiła, że nie wolno. Czyli do... w siostrę. Też można, szefie, tutaj zastosowań jest wiele, także jeżeli szef byłby skłonny zakupić, to mamy takich do dyspozycji wiele, 100 za sztukę, bardzo tanio. Ja wiem, kto by to kupił. Ej, to jedziemy się przebiorę i jedziemy to sprzedać w pizdu. To jedziemy na bazę. Dobrze. Macie numer do kogoś z karabinami, bo ja napisałem do jednego chłopa i już ci czytam. Witam pana Tuftufa, ma pan afy na magazynie, bo bym zakupił bambama. Nic nie odpisał. No nie wiem, chyba nie zrozumiał. Jak nie zrozumiał? Ej, chłopaki! Prosty komunikat. Słuchajcie, napisałem szyfrem prostym. Tak. Do takiego dealera broni napisałem tak. Witam pana Tuftufa, ma pan afy na magazynie, bo bym zakupił bambama. I mi nie odpisał, to nie zrozumiał czy co? Nie, ja myślę, że to jest przekaz jasny i klarowny przecież, no. Ja się przebiorę. No zajebisty pomysł, chłopaki, tylko te auto byście musieli bardziej na czerwono przemalować. Świeży zakup, szefie, to będzie przemalowane. To podjedziemy na mechanika, słuchajcie, tam dużo nie mówimy, żeby za dużo o nas nie wiedzieli. Wjeżdża jeden, siwy gada przemalowanie, a nie, kto jest od gadania? Oficer, ale to takiego animowanego. Tak, bo ja z mechanikami to nie za dużo wspólnego mam. To ja mogę zagadać, ja się na tym znam. Anonimowy ten, kurde, przykaz, to jest wtedy oficer gada. Aha, a tak to gada normalnie. No i kurwa klasa. Jest profeska. Jedziemy przemalować furę. Czekać mafia. Dzień dobry, proszę panów. Dzień dobry, który z mechanikiem jest? Adam. Dobra. Chłopaki, idźcie po pana mechanika, niech przyjdzie oceni. Panowie, w międzyczasie jakby tutaj czekamy na mechanika, mamy do dyspozycji do zaoferowania kuleczki przyjemności. Czy panowie są zainteresowani? Stówka ja za sztukę. Że od dnia wczorajszego mechanicy przebywają na szpitalu. A medycy przebywają właśnie na warsztacie. Mała zmiana zaszła. No. Ale ja nie o tym mówię, proszę pana. No, ale ja nawiązuję do sytuacji sprzed chwili. Aha, dobrze, rozumiem. Ale to czy któryś z panów był zainteresowany kuleczką przyjemności? 100 za sztukę, tak naprawdę niewielka cena, a przyjemność dla małżonki na przykład bardzo duża. No myślę przez pana, że pierw wolałbym zakończyć pierwszy temat. Rozumiem. Dobra, sprzedajcie co macie do sprzedania, my czekamy. Jedziemy na ten salon? Bo to szef musi załatwić. Jedźcie teraz tam z klasą, bo Chrisu czeka na was. Panowie, ja mogę pokazać, gdzie to się wszystko aplikuje. O, na przykład, naprawdę bardzo fajna sprawa. I można to zaaplikować na przykład pod pachę, a można również zaaplikować, uwaga, w dupę. Tak, no to co panowie, może każdy po 3 kuleczki, że tak powiem, na spróbowanie. No co, bierzemy. Tak? Wspomożemy, proste. Kurczę, dużo to nie zarobią na tym. No. Szefie, to właśnie jej zdjęcie dzisiaj wysłałem. No, fajne. Mam wszystkie dupy na telefonie. Dzień dobry. Dobra, Zyszka, chodź tutaj. To już jakiś problem jest z Mercedesem, tak? Nie, to nawet nie, że problem. Jest problem w chuj z Mercedesem. No. Jaki? Kupowaliśmy auto na słowo na fula, nie? No bo ja ci powiem tak, my jak go kupiliśmy, to też nam powiedzieli, że jest full. No ale to wiesz, kłamstwo sprzedane dalej to już chuj, nie? No, szczerze, to wiesz, nawet my nie wiedzieliśmy dokładnie, czy on ten. Dobra, słuchaj, i powiem tak, my go sprzedaliśmy i tak taniej, bo jakbyś miał go kupić, to miałbyś zapłacił za niego z 1 400 000 albo coś koło tego. No to ty mi dałeś, wiesz jak mi dałeś, dałeś mi 950 000 za niego. No, to pamiętam. No. To tam się schowałeś. Pan kupował.
Więc myślę, że to i tak dobrą cenę ci dałem, więc nie wiem, czy słyszałem, że tutaj też był, słyszałem, że przyjechałeś z całą obstawą, kurde, wczoraj, bo chłopaki mi to opowiadali. Nie, bo to jest tak, że wiesz, siwemu dałem w prezencie, mówię, masz na fullu. I też trzecie kłamstwo było, bo ja też go okłamałem, bo ci wierzyłem. No, tak samo mi ten wcześniejszy to sprzedał, to samo było, ta sama sytuacja. No dobra, to daj 100 tysięcy, jest chuj, da coś mu tam wklei, powiem, że jest okej. Okay. Ale jakie paki mam ci dać 100 tysięcy? Po pierwsze, jak ja i tak ci zjechałem z ceny za te auto, że tak powiem, bo ja je mogę spokojnie za 1 400 000 opierdzielić. No gdzie? No przecież nie było na fullu. No to te auto kosztuje 1 650 000 czy 1 670 000, jakoś tak. No dobra, no to daj te 7 dych, już nie targujmy się, ty mi spuściłeś, ja ci spuszczę. Dzięki za 30. Nie, ja ci nic nie dam hajsu, że tak powiem, nie? No nie, no przelew zrobisz, gdzie do ręki? No nie, no przelew też nie zrobię, bo nie mam z jakiego powodu. Możemy zrobić tak. Ja ci oddaję za pieniążki za samochodzik i zabieram auto. No ale jak, widziałeś jak jest pomalowany? To jest marsjański lakier do włosów. Daję ci 950 tysięcy i ja w tym momencie mam kupca za... Proszę? Ciut więcej. Nie, to musisz milion dać, to przecież to lakierowane były szyby, dymy zrobione. Nie, 950 daję ci ile zapłaciłeś. Czekaj kurwa, zadzwonię do Skorpiona, bo to nie wiem czy to dobry interes, on się zna na cenach. Siwy, kurwa, co tam, kurwa, jest jakiś problem? Jest problem. Nie, to. Ale nie chcę ci mówić, bo zejdziesz nagle jak. No kurde, aż taki. Nie, słuchaj Siwy, przytakuj tylko. Zrobimy tak, pójdziesz do niego i będziesz mówił, że potrzebujesz na operację, bo masz chorą córkę. Słyszysz? A do kogo pójdę? Miałeś przytakiwać do tego, co stoi obok ciebie po lewej stronie, tu. Mhm. Idź mówić, że masz chorą córkę i on ci da 50 tysięcy. Dobrze. No, cześć. Ty, Chris, jakiś problem jest? Bo tu widzę no dużo czerwonych panów. Już, Siwy chce z panem pogadać. Co tu rzekałeś? Właściciel auta tam stoi. Ej. Siema, Dycha. Siemanko, ale masz fajną kurtkę. Który to jest? Nie mam pojęcia, żaden nie jest siwy, każdy jest łysy. Ten co pokazuje, tam łapy do góry podnosi. Każdy jest łysy, ale ten, też był siwy. No słucham. A panie, wie pan się czego dowiedział? Córkę chorą mam. No i co z tego? A ja mam syna i to, i dwie kochanki na utrzymaniu, i też nie mam pieniędzy. Bądź pan człowiek. Nie no, za tyle tyle sprzedałem, za tyle odkupuję i tyle. Kurwa, ale pan ham. No chyba, że tak jak mówię, nie? Wszystko jest okej. Okay, bo ja i tak mam sceny zjechałem, więc te 950 tysięcy jak najbardziej jest okej, okay, bo jak ja bym mówił, 1 400 000 wziął, to teraz sobie no, stroisz, zapłacisz góra. Najdroższe części, powiem tak, są w tym aucie. Ta auto cię dużo nie będzie do stuningowania kosztowało, więc albo tak, albo po prostu jest jak jest teraz. Przepraszam, że przeszkodzę, ile szefce za to? Było, że full tuning. Wie pan, no bo to samo my dostaliśmy od tego wcześniejszego właściciela, powiedział, że jest full tuning, więc... Kim jest poprzedni właściciel? Bo chyba on będzie miał chorą łękotkę chyba. Nie mogę takich rzeczy udostępniać danych w komputera, że tak powiem, bo no to jest nie na miejscu. No ale jak leci w chuja, to by trzeba mu... Z nim by trzeba porozmawiać. No to wtedy możemy my jako porozmawiać, jako pracownicy salonu. I tyle, nic więcej. Nam powiedzieli, że jest full tuning, więc ja tak samo stwierdziłem, że jest full tuning, bo jak ufałem facetowi, a okazało się, że nie, więc mówię. 950 tysięcy i odbieram autko. Nie no, nie możemy, to jak? Kto daje i odbiera, ty się w piekle poniewiera, ty se pieniądze przytulisz, a mnie diabeł będzie ruchał. Kurwa, ze Stalinem w jednym kotle będę. Ale jak panie 950, jaki tu się dał więcej, co pan? Ile dał? 950 dał? 950, ja byłam na mechaniku jeszcze. Jest tylko na umowie napisane. Oddajemy 1 400 000. Momencik, bo tutaj się robi niemiła atmosfera. Siwy, odjedź autem. Kolega wyjdzie tutaj, no nie jesteśmy niemile widziani, wychodzimy stąd. Nie no, spokojnie Dyszka, jesteś mile widziany. Jesteś Dyszka, ale no mówię, no... Będziesz robił dym o jakieś, nie wiem, o 100 tysięcy, bo tuning? Nie będę, właśnie wychodzę, nie będę robił dymu, wychodzę, do widzenia! Proszę bardzo, mogę pytankę? Gdzie podjedy? No! Dyszka, tak? Nie, Dycha, daję ci milion i odbieram auto, pasi? Nie, już mam kupca. Myśmy kiedyś rozmawiali i tam no dobra, była no sytuacja. No to z Hansem się dogadaj, jak najbardziej, spoko. Dobra, wysiadam. Nie no, już mam kupca, już jest hit. Napisał no dobrze, mi SMS-a. Zaraz przyjedzie, odbierę auto. No i dobra, no, Hans.
Kupujesz autko, to kupuj. Jak się dogadałeś. Pogadamy w środku w aucie może, bo tu jest głośno. Dobra, nie ma problemu. Siwy, wyjedź! Słyszy mnie pan z tyłu? Czy mam krzyczeć głośniej? Nie, słychać chyba wszystko idealnie. To tylko jedną rzecz zrobimy. Siwy, niech chłopaki jadą... Niech jadą na bazę na razie. I niech się przebiorą na robotę. No ja to tak po prostu, że skojarzyłem pana, bo kiedyś byliśmy na spotkaniu, jeszcze Skorpion wtedy był z nami. Ja chciałem się spytać, jak tam ta sytuacja z tą legalizacją tych sterydianów od pana? No właśnie chcę... Bo to pan potrzebował. Tak, właśnie, to pan jest doktorem, tak? Znaczy, no ja mam swoją klinikę z Straży Pożarnej Hansa Klossa, no ale znam szefostwo po prostu we szpitalu, więc mogę w tym pomóc. No byśmy potrzebowali legalizacji, bo... ostatnio nieprzyjemna sytuacja, no mieliśmy, wparowały do nas służby FBI CBS. FBI CBS? Tak właśnie, byliśmy bardzo zdziwieni, bo przecież my wszystko robimy legalnie, odprowadzamy podatki. No czyli no, niekoniecznie podatki, ale coś tam odprowadzamy. No rozumiem, no. No i nie chcemy, żeby to były te naloty tam, bo to fajnie by było, jakby to było zlegalizowane, nie? I potrzebujemy rekomendriencji, żeby ktoś to zrekomendriował. No okej, okay, no to nie ma problemu, to się zacząć, ja mogę skontaktować jakoś z szefową i porozmawiamy o tym. No, bo to jest dobre dla ludzi, bo po tym się rośnie. I to jest by nie Jadek zjadł obiadek wtedy. Dobra, tylko wie pan co, to ja bym potrzebował jakąś próbkę tego. Ja bym wtedy porozmawiał ze szefową. Możemy podjechać od razu. No to jak dałoby radę, to jak najbardziej. Siwy, podjedź po próbkę. No dobra, ale próbkę przerobioną czy nie? Przerobioną! Co będziesz dawał rozciaplaninę? Dawaj przerobioną. Ale to bym musiał zajechać do nas do domu. No dawaj, to pod motelem pan poczeka chwilkę, a my pójdziemy w jedno miejsce. Nie ma problemu. To dawaj pod motel. I tak druga sprawa, bo tak słuchałem tutaj, że ten, że... Ludzie z komisu też troszkę w chuja przycięli tutaj z tą S-klasą. No a troszeczkę. Ja tak, nie ukrywając, ostatnim czasem troszkę kolekcjonuję po prostu Mercedesy. I akurat tego modelu brakuje mi w kolekcji. I tak po prostu chciałem zaproponować, że mógłbym go odkupić, albo ewentualnie mógłbym się z państwem wymienić za S-klasę, za S63, która jest lepsza, szybsza i jest na full tune. Podjedziemy na parking, pan pokaże, bo Siwy na pewno jest zainteresowany. No w salonie potraktowali nas jak śmieci, a my przecież tyle aut kupiliśmy. Wie pan, panie Dycha, jak to jest z tymi handlarzami, nie? No z nimi to ciężko ostatnio. Pokażę. Momencik, telefon mam. No siema, Skorpion. Siema, Dyszka, co tam? Czekaj, bo auto wymieniam, wiesz, no zrobili nas tak w chuja, nas zrobili. Co was zrobił w chuja? W komisji, ale mówię, dobra. A z tym, co mówił Fulcin, tak? Dokładnie. No, zrobił nas w chuja, ale spokojnie, tutaj rozmawiamy z takim panem, twoim kumplem, co jest komendantem Straży Pożarnej i on tutaj nam daje inne na zamianę, wiesz? Bo wiesz o tym, że od dzisiejszego dnia ruszy Departament Sprawiedliwości i możesz normalnie skurwysynowi sprawę w sądzie założyć za to, że cię oszukał i jeszcze odszkodowanie będzie płacił? A ja mam na to nawet świadka, że mnie oszukał. No, a ja mam zajebistego prawnika i jedziemy zaraz pozew złożyć. No i kurwa, króciutko. Dobra, to no słuchaj, to ja zaraz cię będę do ciebie odzywał, a dzisiaj nie ma koncertu, tak? Mogę się ubrać inaczej? No nie, zrobimy jutro albo pojutrze na spokojnie, żebyśmy się... Musimy dogadać, że będziesz 22, że 22 zaczyna się koncert, czyli musisz być 21, żeby tam przygotować make-up, wiesz, światła, dobra, kurwa, mikrofony, takie rzeczy i wtedy na spokojnie zajebiemy koncert. Typowo koncert po prostu plus granie, a otwarcie kasyna będzie jeszcze w innym terminie, nie, na przykład. Dobrze, to ty dzwoń po tego papugę, a ja zaraz tu spotkamy się w naszym miejscu za 10 globalnych. Dobra, do zobaczenia. No i to jest pytanie, czy jak ja nie zrobię tego, czy nie będzie lepiej? Nie będzie lepiej. Bo ten jest... Ja zaraz zobaczę. Zobaczę. Czonu mówię nawet cenowo, jeżeli chodzi o tego, co ja tutaj mam w sumie listy zrobiłem w komisu, to ten, co ja mam, S63, funkielnówka w salonie, kosztuje 1 675 000, a ta 560, co pan posiada, kosztuje 1 360 000. Czyli jest o 300 tysięcy, ta moja biała jest droższa. Siwy, nie zastanawiaj się! Raz się żyje, dwa razy się robi kupę pod siebie, bierzemy to! To ja mówię, że możecie się panowie wsiąść, przejechać, zobaczyć jak jedzie i tyle, no. Dobrze, to zrobimy tak, pan pojedzie naszą,
a my pojedziemy pana, jedziemy do nas po tę próbkę. Dobra, no to ja pojadę za wami, nie mam problemu. Siadaj, Siwy, zaraz będziesz mógł sobie ocenić, czy cię dobrze, ale ładnie tu jest. A kolorowo. Kurde, Siwy, ja zawsze myślałem, że ty widzisz jak pies, na szaro i na biało. Ale psy nie... psy widzą kolory, Siwy. Tak? A kto może no. Muchy nie widziały? Tylko nie wszystkie, no. Słuchaj, robimy tak, nie, że... i pozywamy i komis. O, to mi się podoba, ale to trzeba jakiegoś dobrego adwokanta już znaleźć. Już adwokant jedzie, spokojnie, Skorpion załatwił adwokanta. A co z tym koncertem? I będzie jutra, bo pojutrze te maszyny coś tam celnicy przetrzymują czy coś. Mafia kasynowa. Ty zobacz jak się wyjebał na plecy, chyba śpią. Ty... nie, oddachowanko i to trzy. Tu auta dachują czy śpią? Czuwają. I pojebane te auta. Jak ja bym miał auto, które by się położyło jak pies i by spało na plecach, to się śmiał. Podobnie mi się tym jeździ, ale nie wiem... kurde, no nie wiem. To jest praktycznie chyba to samo. Ja bym się zamienił. O kurde. Chciał zobaczyć wytrzymałość. Tutaj stań. Nie podjeżdżaj. Jak, panowie? No, mi się podoba, ale ja to z tyłu siedziałem. Trzeba Siwego pytać. Tak wyposażenie w środku nie było lepsze chyba, co? Nie no, jak ten Czef też mówi, że dobra opcja, no to bierzemy, no. Zróbmy to. Tylko bym prosił pana, żeby pan przemalował ją, bo żeby pana nie mylili. Dobra, nie ma, znaczy ja i tak przemaluję, bo wszystkie białe. No chyba, że panów jakiś inny Mercedes, bo mam ich troszkę interesuje. To może pan pokazać, co pan ma, to sobie wybierze Siwy, bo tu chodzi o luksus. Luksus? Żeby duża locha była. Dobra, to już powyciągam, bo jeden jeszcze dziękuję. Pod komisem stoi, ale okej. Okay. Dziękuję, dziękuję. Ty, on naprawdę ma wszystkie Mercedes, zobacz to. Co jest? Troszkę tego jest. Bardzo to się... Panowie, co jest? Zobacz, ile pan ma Mercedesów. Kurwa. Wszystkie dla nas? No gdzie oszalałeś jednego? Będziemy wymieniać naszego. Pojedziemy do pana Skorpiona. U pana Skorpiona nic, kurwa, nie mówicie. Wiecie, o co chodzi? Się rozstawiacie, pełna profeska, wiecie o co chodzi, jak będziecie zapytani przez kogoś, to odpowiadacie. Idę po próbkę. Oczywiście. Ile tego, szefie, tej próbki? I weź dwie, jedno? Dwie próbki. Dobra. To ja idę. Macie auto, czy nie? No właśnie, jest na jest mały problem. Sąsiad zaparkował. Jaki problem? No bo sąsiad tam się wpierdzielił między zakąskę. No zawsze, dzwońcie i ogarniajcie, my ogarniamy wózek. No jeszcze jeden pod komisem stoi, to z Mercedesu by było tyle. Dobra, teraz pan nam coś powie, który by najlepszy był dla nas luksusowy, który ładnie chodzi i jest w miarę szybki i przyczepny. To wszystkie są w sumie luksusowe. Ten tutaj... ten Brabus? No. Ale to do Brabusa to byście dyszka musieli jeszcze jednego takiego dorzucić, bo on kosztuje 2,5 bańki. No ale wiesz, że my się spłacimy szybciutko. No ja nie wątpię. Siwy, ile mamy siana? Kurczę, 200... pod biurkiem, tak? No. 250? Przynieś 250 tysięcy. Zaraz się dogadamy. Ile pan chce jeszcze od tego Mercedesa? Tego Brabuska? 850? No. Będę. Mogę przerwać, szefie? Dziękuję. Do znajdzika. Tam za poprzedniego również dziękuję. No mów. No bo ja jeszcze mam pieniążki jakieś na skórniaki, to mogę też dołożyć. No to możemy to zrobić, bo my mamy 250. Ja mam 400. No i jeszcze jest ten Mercedes. Czyli by było 650 plus ten Merol, tak? No i raz chłopaki komuś wpierdolą i będzie git. Dobra, czyli tak, ten Mercedes, 650 koła. Plus wpierdol dla Perina i daję wam tego Brabusa. I jak on ma, za kto? To Siwy musi zapisać. No to jak przyjdzie, to podam. No karteczkę. I zajebiście. On jakiś duży jest? Nie, to jest... ogólnie to nawet będzie wam na rękę mu wpierdolić, bo to jest szef, kurwa, tych brokerów z komisu. No i zajebiście. Jakiś Mercedes ten tak do miliona, albo ponad milion trochę, bym wziął dla nas. Czyli to jest tak, wie pan co, no ja ogólnie tak nie sprzedaję. Wymienić się mogę, ale sprzedaż ogólnie nie wchodzi w grę. Sam kolekcjonuję po prostu. Mój jest warty tyle, co jego wszystkie. Taka ładna BMW-ka, dycha. No, w leasingu ją mam! W Alior Banku! Kurwa! To ja ci też pokażę mojego rodzynka, jak chcesz. O kurwa! Przecież... SLS. Wiesz co, jechałem takim Skorpiona. Ale nie, nie, Skorpion to ma GTK, a to jest SLS dycha. Jeszcze szybszy? Jedyny w Los Santos. Ja pierdolę, ale ty masz kasy! No troszeczkę się już tu jest. Ty musisz się chyba całować z prezydentową. Jak nic.
No nie, to nie. Kurde, chciałem ci dać robotę, ale nie stać mnie, żeby ci płacić. No takie pytanie mam, znasz jakiegoś mechanika, bo zobacz, kurwa, sąsiad tam ciągle wyjeżdża i chłopaki się wyjebały. Bo zadzwonić. No dobrze, tak to jeszcze już parkuję. Położysz pochować te twoje i już robimy interesa. Siwy, weź kasę tu od chłopaka, jest, ma siana ile? 602 chyba, nie, 400 ci może dać. Ale kto ma mi za co dać? No bo kupujesz sobie nowego Mercedesa Brabusa. Ten jest twój, patrz, ten. Siwy. Który dziś jest już, tu za dużo? Ten tutaj. On ma kurwa taki power, nie, normalnie, taki kurwa power, że lusterka się same przymykają. To od razu weźcie tego, jedźcie sobie na jazdę próbną, jak pojedziecie po kasę. A chłopaki tu mają przy sobie, czy gdzie? Macie, panowie, czy co? Jest rzutka jakaś. To od razu pojedziemy po klucze, pan. Kurde, macie tyle na koncie, a podbiórko to skakuj, skakuj, bo już skorpion czeka, trzeba to szybko zrobić. O, dobra, dobra. Ja tu poczekam, panowie. Dobrze, za chwilkę jesteśmy. Uuu, jak to idzie, ty dotknęłeś gaz, a już zobacz, gdzie jesteśmy. No, znikamy. O cholera. Trzeba lować się. Hamulce też dobre. Tam musimy szybko akcję zrobić, bo oni już czekają. Wy chłopaki... Kurde, no nie wiem, czy możecie jechać. No wymyślimy coś. Ja idę się przebrać, chłopaki. Wy tak zostańcie. I macie jakiegoś busa? No Amaro chyba. To nie jest bus taki. No, szef ma Amarokę. No, Amarek jest nad holowniku. Trzeba było do Henka podjechać, szefie. Ale za nami już czeka pan Skorpion. Cholipcia. Muszę w jedno miejsce podskoczyć. Zaraz jestem, chłopaki. Jedzie się w sam, tak? Kto ma 5000, jedzie ze mną. Ja mam. No jedziemy. A wy... To daj mi jeszcze tą próbkę tylko. Ano, tak. Siwa, masz już auto? Mam jak ja z szefową ze szpitala porozmawiam, to wtedy dam znać wam po prostu. Ty, Abdul, chodź ty. Dobra, dzięki wielkie. No to niech jedzie. Siwy, ty jedź, przewaluj na czerwono szybko. Jedziemy na ten. Na odholownik, zaznacz. Dobra, jedziemy. Już jedziemy, był wypadek pod chatą, już jedziemy. Dobra, lajtowo, ja też za chwilę będę, bo czekam na znajomego. Dobrze, dobrze, 5 globalnych max. Ci kluczyki dam od razu. Skakuj. I masz zatankowane po sam korek, nie? Gitara. Pod bazę jedziemy. Szefunciu, pan policjant pomaga, bo przyjechał tutaj akurat przyjeżdż... No, bo jakieś wezwanie miał, bo że ktoś kradł samochód. Gdzie, kurwa, my? U nas? No nie, nie, mówimy, że my nie, że to musiał ktoś jakiś tam dalej być. Z motelu pewnie, te kurwa no, menele, ćpuny. Albo sąsiad, kurwa, chciał jakiś zabrać. Nie, to jest problem. Te ćpuny z tego, panie władzo, tam te ćpuny w motelu się ruchają i ćpają ciągle, heroinę. I oni kulki rozkoszy też cały czas biorą. Panowie się odsuną, ja spróbuję odwrócić samochód, co? No, cię odsuńcie, panowie, na bok, dajmy pracować. Bo jechałem, gościu zjechał mi drogę i ton, a drugi powiedział, leź sam, to go zostaw. Że kto? Gościu czarnym, to chyba była BMK. Coś to do cieci mówił ci coś? Czy na tym słyszałem, bo miałem okno otwarte. Pogadamy o tym, jak pan policjant tu załatwi sprawę. Nie, nie, tylko tu kolizja była, wiesz? Z tym samochodem jest taki problem, że jego nawet mechanik nie odholuje prawdopodobnie. Słucham? No jak to? Bo ja już w momencie, w którym ja chcę go przesunąć, to on i tak wraca do swojej poprzedniej pozycji. Nie wróćmy, gdzie ja sobie schowam go! Jezus pierdziele. Najlepiej mechanika, niech próbuje to na lawetę wrzucić, ale no. Ale do mechaników, poczerpienie laweta, wysyłam zgłoszenie. No już jest przemalowany, jadę na bazie. Dobra, to my tu czekamy, ja im przywiozłem Amaroka, już siedzą. I gdzie? Kto? Pod bazą! No ja już jestem. Dobra, no elo. O kurwa, patrzcie tą furę. Jak nie siwy, jak nie siwy. To szczała. A jedziemy gdzieś? Siadamy i jedziemy, bo pan Skorpion za nami czeka. Przepisowo jedź, stój. Ja zaznaczę. Dobra, już parkuj byle jak. Kamień, to ta armia jest większa. Siemano. Siema, dycha. Mówię, co spotkanie, to armia większa przyjeżdża. No, siwy z glejakiem ich cały czas szkodą. Prawidłowo. Ty, a każdy z łysy? No, muszą być łysi, bo jak będą mieli włosy, to ja mogę ich pomylić. O co chodzi z czerwonym kolorem? I... To wszyscy na czerwono, czerwona auto. Bo szybszy. Co? Kurwa! Wyjebało mnie. Nie!
Ta dziwnorek na klopa poszedł. Poszedł się wystrać? O, idzie. Bo to jest ta dziwnorek, nie wiem czy znasz. Ta dziwnorek, a tu jest Karol Krawczyk. Z Miodowych Lada jest. Nie, taka no to ekipa. Jest Ponczuś. Przecież ja go poznałem. Taka... A idzie, idzie ta dziwnorek. A teraz ekipa, oni taką ekipę mieli, kurwa, kiedyś Miodowe się nazywa. Będzie kiedyś to będzie. A ty kim weź? Tym sąsiadem? Ja byłem ty takim jebnięty sąsiadem, wiesz. Tym alkoholikiem starym. No i ty tam wjeżdżałeś przez te drzwi ciągle. I... Ulasek. Jest problem, kurwa, z tym Mercedesem. Jaki? Zajebistą furę kupiliście, widzę. No, wymieniliśmy tego, co nas wyruchali na innego. Ej, a ten, co was wyruchali, to ogólnie już normalnie możesz gościowi, wiesz, tam pierdolić sprawę. To gdzie trzeba tą sprawę mu wpierdolić? Załatwione, pojedziemy zaraz i złożymy. Słuchaj, bo ten, takie pytanie mam do ciebie. Rozmawiałeś na ten temat, na który rozmawialiśmy wtedy na ten temat? Biznes? No. Mhm. I co, wiadomo coś? Są za, w urzędzie. I nawet, co więcej, jest kilka fajnych pomysłów. Tabletka. A on wie? Jakby... On wie o wszystkim? Tak. Dobrze. Wie, wie. Tabletka jakby będzie dawała coś, czy... No widzisz. Interesy. Czyli na przykład będziesz no szybciej biegał, albo dłużej mógł szybko biegać. No ja jestem za tym, żeby można było... Bo Red Bullu też szybko biegasz, ale potem można by było biegać 3 razy dłużej, albo 2 razy szybciej. Mhm. I najlepiej jeszcze, żeby na przykład płuca też były lepsze, nie? Że jak do wody wskoczysz, to też jesteś lepszy, nie? I przed sami do wody można sobie uciekać i wiesz. Ale minus jest taki, że tabletki mogą cię możesz się od nich uzależnić, więc jak na przykład będziesz wpierdalał dzień po dniu dużo tych tabletek i non-stop, to się uzależnisz i przyjdzie taki moment w trakcie dnia, że jak nie będziesz brał, to twój organizm zacznie wołać, kurwa, tabletkę i będzie ci, że tak powiem, energia spadała. No to tak jak z fetą w techniku. No i jak nie wpierdalisz tableteczki, no to dojdzie do momentu takiego, że po prostu się wykurwisz na nogi, nie? Tylko musi być coś dojebane, żeby wiesz, ludziom się opłacało ryzykować uzależnienie, nie? Dokładnie. No i jedyna możliwość, żeby się wyleczyć, to będzie tam w szpitalu operacja, czy tam jakiś, wiesz, możemy zrobić klinikę dla uzależnionych jeszcze, będziemy pitos z kliniki robili. No to jest nie głupie i będziemy zatrudniać EMS-y po godzinach, żeby u nas, kurwa, leczyli tych ćpunów jebanych, kurwa, tu. Których sami też spaliśmy. To przecież to jest zajebisty pomysł, przecież to się kółko zamyka, tak o, takie koło. Tak. No to no półkole pokazałem, ale wiecie o co chodzi. No chyba. Tylko to teraz jeszcze ty musisz tam zadziałać. No ja już dzisiaj... Wini też z Bogiem, znaczy z urzędem miasta coś zagada i... Nie no, morda ogarnie, ja też coś tam napisałem, nie? Maila im wysłałem. Najważniejsze miejsce mamy, 2 miejsca w sumie, gdzie będziemy to robili i gdzie będziemy to przewozili, żeby to składować. Ale już wybrałeś? Nie wybrałem, ale myślę, że te wczorajsze były spoko. No najlepsze, chyba, masz lepszy pomysł. Nie, najlepsze, to super są. A morda widział? No nie widział, możemy podjechać. To podjedziemy jak wolicie. Podjedziemy, no, morda se obada, bo jak jest w temacie, to kurwa musi być z nami od samego początku, dzielimy pitos na 4 i... On jest ogarnięty w chuj w tych sprawach. Jeśli macie dziewczyny, to ruchamy je wspólnie. No jak robimy razem wszystko, to wszystko. Wiadomo. Macie dziewczyny? Dobra. To, że mam jedną, czyli... To dzwonię do Sumin. No to, ale ile ma dziur? A to z nosa się liczą? Znajdzie się i kurwa pewnie jest 6. No i zajebiście, jak masz psa, to ja mogę w psa wjechać. Dobra, idziemy do aut. I jedziemy za wami. Dobra, no to co? No to pakujemy walizę. Zakupam walizę. I słuchajcie chłopaki, jedziemy na miejsce, w którym będą tworzone nowe rzeczy. I co, i tak normalnie, tam musi być i ten, i zbierać materiał trzeba i potem kurwa kręcić, co tak? Znaczy ja myślę, no właśnie, ja bym inaczej to robił, żeby to nie odbiegało trochę niż jak zawsze, że po prostu tutaj to jakby tworzysz i tutaj też to później przerabiasz i stąd wywodzisz, żeby jakby produkcja była tu, przewóz tam i tam składujemy i dopiero tam dzielimy, żeby ten przewóz jednak był stąd, z miejsca A do punktu B, nie? Chyba, że panowie, jeszcze jest jedno miejsce pod autostradą. A możesz apteki? Trzeba odbierać paczuchę, czyli paczuchę asortyment. To w mieście. Przyjać tu, przepakować to, kurwa, sporządzić i dopiero gdzieś wywieźć. No też tak można, czyli odbieramy z apteki przygrą przykładowo, dowozimy tutaj asortyment, tutaj się to tworzy i dopiero stąd wywozimy do magazynu, znaczy magazynu, do sklepu, gdzie kurwa rzekomo sushi, na ryby na sushi wozimy, a tak naprawdę tapsy wozimy i na zapleczu jest kurwa sortownia i... Nie wiem, wiara to daje do liderów, nie? Że wiesz, że wpierdolisz najpierw tam, ale tam tylko na chwilę, tutaj na dłuższą chwilę i tam na chwilę. Aha. Że trochę inaczej niż zawsze, a niż zwykle, ale wiesz. No dokładnie. No ale warto, nie? Bo ten produkt jest zajebisty. No mówię, typ mi za firaną znikał, jak się nażarłem. Właśnie, bo... I efekt pizdy, jak zjesz ze dwie tablety.
ze dwie tablety, jak zjesz, to efekt taki, taki kurwa, że nie wiesz, co się dzieje. Że taki helikopter, że to chuj. Halucynacje są. To skład niech ci poda, to się rozjebiesz. I tu chemiczny, ten syntetyczny, czy jaki? Ten i ten. Nie no, skład każdy slał ten kurwa w 94. No to, to już momencik. Haj to. Żartuję, przecież ci powiem. H2C3O25ZNZCA. To jest skład chemiczny z pierdolinu C. I to będziemy produkować, tylko potrzebujemy APAP. Kurwa, APAP, no to zły, apteka, apteka. No i to, to, to będziemy tu syntetycznie do APAPowywać. Będzie tak i będziemy to później spierdolić cenę nazywać i będziemy to sprzedawać w chuj. Ludzie będą to brali, będą spierdalali jak chuj. Najszybciej dobiegali na świecie. A ty, no to chwila, no to możemy to brać z apteki, trzeba odebrać towar, bo to wszystko widzę legalne, kurwa, wszystkie produkty, półprodukty. Dziękuję za piątkę na chlebek. Ale produkt, kurwa, tutaj będziemy kręcić. I potem dostarczamy go jako pod przykrywką Lipta do sklepu i wszystko jasne, tak? Dziękuję za czynyszki, mi się. Tak, tam jest, zaraz ci pokażemy market, normalnie jest market chiński i tam jest restauracja. Pasuje właśnie, czemu? I zapierdalać jak dzik potem przez ileś globalnych minutek. Tak, dłuższy Red Bull czy mocniejszy Red Bull, o. I tak. Mocniejszy, no bo to jest spierdolin, nie? Tak, tylko że właśnie też pizda jakby w zależności też od ilości tabletek zjedzonych plus różnie, że zjesz tabletkę to możesz mieć, nie wiem... To zjem 10 i będę kurwa zapierdolek motor? No nie, nie, chodzi mi o to, że jak zjesz 10 tabletek to najprawdopodobniej od razu się wypierdolisz z butów. Ja bym zrobił, wiesz co? Ludzie chodzi lubią nosowość, że... lubią zdrabki. Tak, dokładnie, że jak zjesz na przykład dwie tabletki to czasami może ci się udać, że pizda będziesz miał 10 minut. A czasami może być tak, żebyś miał 25 albo 30 i będziesz kurwa naprawdę miał taką pizdę, będzie że okazja. 25 minut będziesz uziemiony. Dzięki, dzięki. Żeby to dzięki. Było ryzyko, że... Dzięki, dzięki, dzięki. Jak zjesz dwie tablety przykładowo, a ci się uda mieć, żeby ci pizda szybko zeszła, będziesz miał farta, to będziesz popierdalał przez następne 10 minut jak jakiś pojebany szatan. Bo jak będziemy dzisiaj... zamówienie w aptece robić w urzędzie, to kurwa... Ja już dzisiaj rozmawiałem w urzędzie o tym i... I nawet pomysł bardziej z uzależnieniem to był właśnie od urzędu, więc myślę, że oni są jak najbardziej za. No ja jestem za tym, bo to jest ważne, tylko tą aptekę skąd jest na grow. Apteka jest na grow, nie? A na pewno? To trzeba ją czaić w ogóle, co aptekę. No chodźcie zaraz... do aptekę. No to jedziemy, no. No tu mamy dograne, kurwa, nie? Tylko jak to się będzie wygląda, nie? Czy to będzie chodzić dzięki, tylko, dzięki, kurwa, dzięki. Do lokalnych, do ludzi, czy tylko czy do lokalnych nie, też? Do lokalnych i do ludzi, tak myśleliśmy. Do lokalnych to chyba tanio, czy drogo, czy ja, kurwa? Znaczy, no... Trochę więcej niż sterydy. Trochę więcej niż sterydy, sterydy są około 1800. Dziękuję. Czyli taka dwójka, mała meta. Może, taka mniejsza meta, no. A i sterydy przy ilu psów musi być na służbie, żeby sterydy ojebać? Tego nie wiem, ale to też im mniej, tym mniejsza cena, im więcej, nie, tym większa. Tutaj też by, tu też by musiało być dwóch. Tak, i na przykład nawet można dać stałą cenę jakby, żeby nie było, że przy większej ilości psów, chociaż nie, bo to będzie słabe, no. To co, jedziemy ten, pokażę wam, zobaczymy tą aptekę i pokażę ci tą restaurację jeszcze. Gdzie będziemy wozili tą kurwa te ryby z tymi tabletami jebanymi. Kurwa markę da nie apteka, kurwa. Nie no, tu jest apteka normalnie, pa. Gdzieś tu jest, kurwa. Gdzie, kurwa? Davis, Mega Mall, Carson Sles, no na boku gdzieś tu było kiedyś, farmacji, coś tam, kurwa. No to stale trzeba, kurwa. Ej, no nie, rzeczywiście. Ale mi się wydawało, że tu była apteka, kurwa, czekaj. Nie no, ty Skorpion chyba popiłeś, ty po piwie jesteś. Nie no, gdzieś tu kurwa była. Chuj, nie ma, rzeczywiście. No to nie wiem, ja dzisiaj receptę na szpital odbierałem. No ale dobra, tak czy siak kurwa Hans może nam załatwić kurwa od siebie skilinki, te wszystkie tablety kurwa, apapy i te inne. No chuj, nie ma. Jedziemy tam do tego chińskiego marketu. No tam do Chinoli, ale to gdzieś musimy tu tę aptekę ogarnąć. Bo była na pewno, tak jak mówisz, ale nie jestem pewien czy tutaj. No właśnie... To było tu, ale kurwa... Podobno, czekajcie, sprawdźmy to kurwa, bo jak dla mnie to gdzieś tu była apteka, kurwa. Tu jest apteka, kurwa. No właśnie, wiedziałem. No, tutaj jest, kurwa. No. No, please. Jest jakieś zaplecze, farmacji, tu, żeby odbierać towar? Grosje. No zaraz zobaczymy, no tu jest po prawo jakiś ten, tylko czy tam z można wyjechać? Skapczasz, objeżdżamy. Objeżdżamy. Kurwa, jak? Jadę zobaczyć z tej strony, o, tu jest główne wejście. O, tu mi się podoba. Tu by się mogli odbierać, teoretycznie. A co będzie jeszcze z drugiej strony, z trzeciej strony, czy tam chuj, dobra. Nie no, tutaj tu musi być. Tu musi to być. Pa, jak się otwiera, Jadek, kurde, stoi na stróżówce. No i chuj, tu możemy odbierać towar. Tu odbierasz towar, ale tylko odbierać chuj, tak. Tam zawodzisz, tam kręcisz chujem. I potem wjeżdżasz do Chinoli i jedziemy do Chinoli teraz. O, i tutaj będziemy sobie wjeżdżali na tył do sklepu, nie? Cyk.
wjazd do środka i tu będzie, wiesz, rozładunek, hortowanie, rozdzielenie na dealerów i dealerzy stąd wypierdalają i stąd zaczynają, że tak powiem, wyjazd i sprzedaż, nie? Jeszcze tylko w jedno miejsce podjedziemy, jakbym mógł poprosić. Jest w mieście i tu żaden pies nie przyjedzie. Co tu pakować, tak, czy co? Czy, no, czy robić, czy ten? Podrzucać. Czy przepakowywać? Zamiast ryb, tak, czy coś? Tak, tutaj bym je robił. A dostarczą tam, czy tam gdzie wcześniej, tak? Tak, tak, tam do tego chińskiego sklepu. No, no. Skąd, jak... Chodź ci coś pokażę, nie uwierzysz. Wyjazd tą wolną drogą by był, nie? Tak, ale chodź ci coś pokażę. Widzisz? Jutro ten pozew, bo jutro... Patrz to, niestety... patrz to. Przeczytam wam. Widzicie? H2 chuja. To jest potrzebny składnik do tworzenia z pierdoliną C. Mamy tego raz, dwa, trzy... Masz narzędzia jakieś ze sobą? Cztery beki mamy. Nie. Zaraz się zmieć przed laboratorium tutaj jeszcze. Flammable gas. No ogólnie, no. Jak nagazujemy tablety jeszcze takim czymś, to... To będą gazowane, kurwa! Oni będą fruwali, kurwa, zamiast biegać. Takie dojebane tam. Tylko ja to bym chciał, żebyśmy mieli jakby wjazd do środka, że furą jak wjeżdżamy do środka, to wjeżdżamy do garażu i tam w środku możesz furą w garażu jechać normalnie, tak jak wiesz, jak macie u siebie, nie? Że wjeżdżasz furą do środka i możesz tam jeszcze jeździć, żeby nie wyciągać aut, kurwa, przed bramą garażową, tylko w środku. Czyli tutaj jedyne, co można zrobić, to tu... Co tu można zrobić? Gówno! Nie, no czemu, patrz, tutaj będzie wejście z buta, jakbyś chciał sobie wejść, to tu się wpierdolisz. No a tu będziesz, wiesz, podjeżdżał furą i... Czy tam na przykład, gdzie jest, o, keep kurwa, clear, o, tam, do tamtej bramy, będziesz wjeżdżał furą, nie? Czy tam, kurwa, do tej po lewej stronie. No do tamtej, bo tutaj to jest taka rampa, żeby podjechać i ładować. Ale tam też jest bez rampy, o, tamte drugie drzwi. O, to tamte drzwi. No i w Sio, nie? Dobra, co, czyli do środka mają, kurwa, wjeżdżać? Czyli... No! Nie, no zobaczymy, jak oni ten, ale no, jeżeli pozwolą na to, żeby był taki duży w środku obszar, że wjadą dwa busy i tam będziemy mogli zapakować i sam stamtąd wyjechać, w środku będzie też biuro, tylko wejście, tu będzie można z buta, tam będzie można autem. No jeżeli na to pójdą, no to tak byłoby spoko. A jeżeli nie, to ta opcja z tym, że tutaj się wynosi kartony i pakuje na ciężarówkę, to też będzie takie bardzo, wiesz, jakby... No ludzie będą mieli wgląd, o, noszą kartony z rybami, nawet jakby ktoś się tu przypałętał i chuj. Krótka piłka. A teraz możemy nosić takie kartony przecież, kurwa, biorę sobie, kurwa... Tylko się przepukliwie nie dawa. I zapierdalam wszystko w temacie, kurwa. Nie, no otóż za bogaty jesteś, żeby to nosić, od tego będziemy mieli, kurwa, ludzi. A my będziemy popierdalali z takimi jak on właśnie ma. Z walizami, kurde, raz, dwa, trzy. To słuchajcie, panowie, bo ja dostałem telefon i dziewczyna, właśnie, tylko jedno pytanie wam zadam. Jak dziewczyna mówi, dycha, nie w dupę, nie? A ja mówię, no okej, no dobra i potem wsadzam jej znowu w dupę. To dlaczego ona się obraziła? Ciężko stwierdzi się. No właśnie, też tego nie rozumiem, a taka obrażona chodzi. Dziewczyna mojego sąsiada, wiecie? A, lucha sąsiadka. No, bo swojej nie mam, bo mówię, kurwa, będę to hodował, jeszcze trzeba to karmić. Dobra, panowie, ja muszę moich wypuścić na zjady, bo muszą dzisiaj trochę siana zarobić. To co? To robimy tak, Skorpion, ty pisz, my to podklepujemy, ja wysyłam profilowe kutasa, ty odcisk palca, a ty kawałek okruszka pączka, no i mi się wydaje, że to, kurwa, przejdzie bez, kurwa, apelacyjnie. No, zdecydowanie. Myślę, że... Jak dociśniemy temat, ja dzisiaj zacząłem gadać, wy przyciśniecie, to myślę, że nawet szybko to się uda ogarnąć. I jeszcze jutro ważne, zajebiemy pozew jak stąd do Chicago. Za te kurwa Mercedesy wyjebane. Ta, prawie mówi, że normalnie możesz ten napierdalać. No kupiłem Mercedesa na fullu w prezencie do siwego, nie? No i kurde, patrzę, gwizda, no to może zainstalowali, bo turbina jest. Wsiadam, no i chuj nie jedzie, nie, po kupcie. No i chuj, no nie jedzie. Siwy pojechał, dałem siwemu, pojechał do mechanika, okazuje się, że jest, kurwa, nie full, tylko 1/8 full. A, się zjebał, tak? Że się zjebał tuning. No i dzisiaj nawyzywali mnie tam od chujów, mówię, dobra, wychodzimy stąd i poszliśmy w chuj. Dobra, zbieram chłopaków, trzymajcie się, panowie, miło było, zajebista miejscuwa, trzeba załatwić z lokalnymi, żeby coś tu się ogarnęło, Ponczuś, trzymaj się, miłego dnia. Trzymaj się, cześć. Chłopaki, pakujemy się. Nawet dzisiaj mnie nie potrzebuję. Chodź. Teraz się wyjaśni. Co odkurwił? No w ogóle nie pojawił się z nikim. A nawet taką kamizelkę jak ja.
No i szuka roboty, bo my jesteśmy, kurde, urząd pracy, bo zauważył czerwoną furę, to pomyślał, o, pojedzie i może roboty znajdzie. Wiesz, że nie znajdzie? Jest nowy tutaj, no wiem, już chcieliśmy właśnie z nim gdzieś jechać. Słuchaj, zrobimy tak. Niech chłopaki odejdą, ja sobie z nim pogadam. Odejdźcie, panowie. Rozkujcie go, ja sobie z nim pogadam. Rozkujcie i się usuńcie. Czyli roboty szukasz, opowiadaj. No, szukam roboty. Ogólnie zajmuję się sprzedażą marychy. Ile opychasz marychy? 900 zł. 900, ale 900 czego? Kilo? Nie, porcję jedną za 900 dolarów. Nie, nie ma co. Za 900 dolarów porcję. No to ty taki tak. Jakiś mały biznesmen. No, czegoś trzeba zacząć. A podoba ci się tu? No. Jeśli ci się podoba, to tu se kurwa zdechnie. Wyjebcie go do wody, panowie! Nie, nie ma co mu pana dawać. Wyjebcie go do wody. Szefie. Bo ten gościu miał jakiegoś ziomka, któremu sprzedawał sterydy. Tylko pół port traktować się go... Przed chwilą o tym mówiliśmy. On to ja nie słyszałem. Ja a, to masz numer do niego? Tak, mam. To dzwoń. Dobra. Nie, niech dzwoni ten! SMS, SMS. Nie, niech dzwoni... Oficer. Oficer. Dobra, tam. To jest matematycznie niemożliwe znowu. Panowie, jedziemy na sterydiany zbierać. Na sterydiany, a, dobra. Tylko najpierw siwy pojedzie sprzedać swoje. Zaznacz sterydiany i lecimy. Albo nie, lepiej. Pojedziemy, kurwa, jednym. Jednym pojedziemy, szkoda paliwa. A ten, nie do klienta, bo do klienta mieliśmy zajechać. To niech chłopaki poczekają chwilkę, razem pojedziemy. Znaczy nie, pójdę co wy żeście narobili najlepszego? Dzień dobry. Dobry. Siemano. Ja przepraszam za tych debili. Nie, nic się nie stało. Nieporozumienie. To ile będzie teraz za ten porcję? Wie pan, przez to co się tutaj wydarzyło, no to tak zejdziemy i 150 wezmę od pana za to. I to jest po promocji. Wie pan co, to ja będę musiał podjechać do banku. Można brać. No dobra, dobra, na spokojnie. Siwy, podjedźcie tym, BMW. No dobra, to zaraz. Słuchajcie, ja już mam ten hajs. No nie, dobra. panowie, a, stery, nie musicie jeszcze mu dać, no. Gdzie on jest? Nie, tu przyjdzie zaraz. Dobra. Co, siwy? Musimy mieć auto na sterydiany, jakieś takie... Mamy takie jak krawiec. A ile osób tam może jechać? Ma 4 albo 5. No widzisz, musimy kupić jeszcze jedno. Ile was siada? Co to kurwa było? Starczy chyba, no rowerzysta. I 100 tysięcy go koło gdzieś ponad może. Dobra, ja mi zostało 20, to podjedź do salonu. Dzień dobry i... Potrzebujemy auto dostawcze dla 5 osób. Lokalne. Dla pięciu osób. No, lokalne. Busik. No, do 100. Do 100 tysięcy, żeby kurwa nie za dużo. Jakiś macie tutaj zniżek? Zniżki na kod Skorpion. Można zadzwonić, potwierdzić. Tak, nie mówiłem. Idę zobaczyć, co wymyślisz z tym katalogiem. No chodź, ty faktycznie, kurwa mać. Ty, tego bierzemy, siwy. Nie wiem, czy tam można przypadkiem czarny szybki, nie? Wszędzie. Nie można. No jest wyjebany w kosmos. Jest tańszy o wiele, nie? Co ja odjebałem? No jej, bierze... Kurwa, wołaj ich, Bravado Younga bierzemy. Każdy musi zaśmieć Bravado Younga. Siwy, daj mi parę tysięcy. Co? Daj mi 20 tysięcy, witaj. I od razu sobie go przefarbuję. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czy ktoś potrzebuje drugiego brokera? Tak, potrzebujemy kupić jeszcze Bravado Younga. Tego zwykłego, on kosztuje 29 tysięcy, po zniszczę skody Mark. Skorpion, ile dostaniemy? Dwa potrzebujemy, Mark, takie. Mark, działaj. Proszę pana, dwa. Po zniszczę skorpionowej, po zniszczę tej skorpionowej, nie? Wtedy chyba tutaj, Mark, tobie pomoże. 46 tysięcy. Za obydwa? Za jeden. Jezus, ale to są te tańsze, chcemy. No to ten tańszy właśnie. On nie kosztuje 29? No ale jeszcze dyszka musi sobie doliczyć podatek, nie? Jaki? No od sprzedaży. On kosztuje 29? 20, no 29. No a ty to pod jak 29 to ile wyjdzie? 46. No jak kurde, to jest chuj nie po... No właśnie też nie wiem, to tak patrzę teraz. Bo to się tutaj popierdolone coś jest. To co, Skorpion ma zwyżki? No właśnie tak na to wychodzi. Że normalnie salonowa gość to jest 29 tysięcy, nie? Dokładnie, Patryk, tak się stanie. Plus 10 to powinno być 39. To ja go kupię może bez zniżek. To lepiej będzie chyba, wiesz, ale nie wiem, czy możesz. Już sprawdzam. Tak nawet jeśli będę musiał ci przepisać, to tutaj zapasić dyszkę, nie?
To czekaj, sprawdzę! Kurwa, jazda próbna tylko. Ty będziesz... Ty kurwa, test kara mam! Ja pierdolę! Ty się liczasz! Piątkę poszła w pizdu. Piąteczkę. No bywaj tak, no. Siwy, ale zjebałem. No głupio wyszło, no. No chuj, wrzucimy to w koszty. Aha. Ja też tak miał. Ty kurwa, trzeba u was kupić. Co, dyszka? Muszę u was kupić, to o tą jazdę próbną już możesz mi zniżyć. Znaczy co, chcesz u nas kupić? Nie ma wyboru, musicie wypisać umowę. To dwa poprosimy. Będzie 90 koła. Kamaki, przeszkadzam ci. No właśnie. Chuj, trzeba to wrzucić w koszty, bo wiesz, podatki trzeba płacić, a leasingów nie mamy. I słuchaj, podjedziesz ze mną i na parking i mnie tu przywieziesz. Dobra. Drogi kurwa, odejdźcie, bo wyjeżdżam! Jedź, bo oni. Rozjadę cię jak muchę, kurwa, odejdź! Rozjedź go. Dobra, pierdolnij go. No nie, kurwa, przestawię cię, ty pierdol. Czego ty, kurwa, nie rozumiesz? Weź go, posuń trochę. To może pan sobie to z nimi wyjaśnia, panu wyjadę. Ty, mówi do ciebie. Co? No, on mówi do ciebie, żebyś się zsunął. Nie. Od tego chodzi. O, wyparował. Koleżankę bym przesunął jedynie. Zaraz jestem. To i zobacz, kurwa, tyle siedział w samochodach i chuj. I zajebał. Sobie. Jak coś to nasz. Is okay? Kiedy oddamy później, do widzenia. Czekaj. I przejdź tam dalej koło białego Mercedesa. Ale nie w Mercedesa, kurwa. No to ty się tłumaczysz. Mnie nie było tutaj. No dobra. Wszystkim się. Czemu tam jest głosowy? No właśnie, nie wiem. Oszukali nas. No głosowy na mnie. I co teraz? No teraz to... No chuj. Oddajemy i... Za czas musimy dostać rekompensantę jakąś inne auto. Ja idę już oglądać. Zrobiłem. Słuchajcie, panowie, wymienimy te auta na Monben. Na pewno? Kurwa, nie wiem już. Tamto mi się bardziej podobało, wyglądało fajnie. Albo kurwa ten Menda mi zapłaci za rozjebanego Mercedesa, albo mu zaraz łeb rozpierdolę, no. Dokładnie. Ja zapłacę za niego, pan pójdzie za mną. No to ja też. Będzie bitka. Dobra, ja ile za naprawę? Po 8 tysięcy. Z 8 czy 108? Po 8 tysięcy. Nie wiem, mój trochę tańszy to 4. No co, dwa rozjebał? Dokładnie. No tak. Jebany menel. Tak jak pan widzi, między dwa się wpierdolił. Dopiero co od was Mercedesa kupiłem, już drzwi w nim upierdolił i cały bogę zjebał. Jak ja mam tylko 8 tysięcy, ale mam pomysł. Zrobimy tak. To jak? Tu daję panu gotóweczkę. Aha. Uh-huh. A pana drugiego poproszę, dam panu coś cenniejszego niż gotówka. Ja już okay. ja już wycofuję zeznania. Ale zostaniecie zgłoszone, tak? To nie, jest no, prezent pana. Dla żony. Nie dość, że świeci, to jeszcze wibruje. Tak się nie bawimy, oczywiście gotóweczka. No ale pan przyjął. No to ja zaraz zwrócę. Kto daje i odbiera, ty się w piekle poniewiera. Nie chcę z diabłem mieć do czynienia. A jednak. No to spróbujmy jeszcze raz handlu. I ten pan, mnie, że jest okej, okay, już to naprawię. A to? Jedziemy. No, ja tak powiem, nie używam takich rzeczy, co mi potrzebne. Ale dla syna. Nie mam syna, niestety. Ale pan próbuje pewnie sobie przedłużyć nazwisko. Nie, niestety nie. Kurwa, nie mam siana. Myślę, że pan weźmie to z powrotem. Możemy podjechać do banku i tam załatwić. Przepraszam, panie Hans. No dobrze, podjedźmy. Dobra, masz te kurwa pieniądze, człowieku, bo kurwa wymyślasz jak baba, kurwa. No dam mu najwyżej. Już mu dałem. Tu w kieszeni ci wsadziłem. Panie Hans. Dziękuję. No. Idź, kurwa, bo wymyślasz, chłop ci daje, kurwa, to, tamto, siamto. No to jak pizda na zakupach, kurwa. To nie, tamto nie, kurwa. No nie i nie, kurwa. No nie, kurwa. Nie twój interes. Wpierdala się z Mercedesa i wyjeżdżaj stąd. Oj, to ja już pójdę, siwy, chodź. No weź go wywieź. I słuchaj, bo jeszcze w ryj dostaniesz, chodź. O, stoją już autka, no i kurwa klasa. I ile osób mamy? Ty się wyjdzie do tego. No powiem panu, teraz pan się spisał. Pan Dyszka siada obok, trzyma obok.
Mój to se podeptam! Mój to se podeptam, co się będę! Siwy! Kluczyki? O, dziękuję! O, dzięki, można? Można wyjść. I teraz tak, Siwy, jedziemy do Henka, zostawimy je na chwilę. I do banku podjadę, wezmę siano, ze mną pojedzie Lisu. Lisu, musisz kurwa jeszcze jeden taki kupić. Kurwa, problem w tym, że siana nie mam. No spokojnie, nie dzisiaj. Kto pierwszy bierze? Jadę do banku, Siwy, podjedź ze mną. Bo to są te brawa do jogi. Nie. No dobra. Jaki kolor? Czerwony czy czarny? Nie, czerwony to od razu skojarzę, że to mi. Dobra, to czarny. Ja wiem, wiem. Słuchaj, wiem. I dwa razy metalik black i pierwsze dymy, szyby. Drzwi. O kurwa. Kurwa, a szyby? No, nie stać cię, nie mnie troszeczkę, bo mi zabrał. Ja pierdolę, chodź. I podnieś szyby. Gdzie ty masz, kurwa, drzwi? No zajebali mi. Jedziemy, Heniu, wstawi, chuj, jebać. No. Szefie, jest i akcja. Jako? No bo właśnie pojechali sprawdzić, bo ktoś się kręcił na sterydach i sobie wyobrazić, że dwóch tkaczy, którzy są teraz na robocie, zbierało sterydy i mają ich. Idziemy tam? Dawaj Mercedesa. Dobra, a gdzie jeszcze? Gdzie oni są? Dzień dobry, tutaj panie maseczko. Z tyłu wszyscy. Dobra, panowie, ten tu w środku próbował okłamywać przed chwileczką. Innym mówił co innego, mi mówił co innego, natomiast zreflektował się, natomiast ten pan kurwa w kapelutku jest cały czas zaparty, nie chce powiedzieć, co to znaczy sklepik z balonami, mówi, że kurwa zwierzaki robi z balonów i sklepik z dildosami, mówi, że matce w dupę wsadza. Także nie wiem, szczerze mówiąc, nad tym panem jeszcze mi się zastanowił, żeby go gdzieś tam wypuścić opłaceniu, natomiast ten pan to nie wiem, jeżeli nie zacznie mówić prawdy, to myślę, że to nie ma sensu z nim bardziej dyskutować. Czekaj. Oni wjebali się do środka, zbierali, tak? Tak. No to kurwa nie ma co już chyba z nimi gadać. To jest dla mnie koniec tematu. Byli jak w pracy, dla wjebali się do dla mnie to już za dużo widzieli. Czyli wywozimy. Tak. Zapakujcie i z nimi kolega krawat się rozwinie tutaj. Jak panem krawatem mam jechać? Kto przyjechał? Zobacz. Ja nic nie powiem, obiecuję. Proszę, nie róbcie mi krzywdę. Kurwa, wjebałeś się gościu do środka i nie ruszałeś nie swoje rzeczy, to jest teren prywatny. Ale... Ty byłeś u siebie w robocie, a nie tutaj. No dobrze, no mówiłem, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ja już do piekła trafię, no ale... Stary, ciekawość to pierwszy stopień do dupy! Masz kurwa przejebane jak w ruskim czołgu! Byłeś tam w środku, bo zbierałeś to. Tak jak powiedziałem, wziąłem sobie to jak ciekawość, to jeden. Chodź, kartę z tym jeszcze. Ja mam tą kartę. No to daj mi to. Zapakujcie ich, kurwa, normalnie na pakę. No i się, kurwa, doigrał. No, ciekawie ten, po prostu nie wiem, co z nimi zrobić. No ty decydujesz krawat, no nie? Tutaj teraz tak, bo wezwanie pomocy było tutaj na tą lokalizację, także zdradził jeszcze lokalizację Iwankowi jakiemuś, bo mówisz, że nie jest tak zdesperowany, żeby na 10 wyjechać. Dobra, ten, co go mamy Iwankowi? Z tyłu. Iwanek, tak. A, czyli oni do siebie mają kontakty. Ogólnie wyczyść mu jednemu i drugiemu SMS-y. Tak. No co to za autko? Kto tutaj przyjechał? No to ciekawe, czy to nie jest mieszkanie kogoś ogólnie. Więc nie wiem, gdzie jesteśmy dokładnie, u kogo. Panie Woreczek, pojedziemy gdzieś indziej może. Ja to bym zrobił tak, że ktoś tu popilnował i tyle. No dobra. Wyjdzie, to się go znokautuje. Wysiadaj. Jeżeli o to chodzi, to ten... Ja nie muszę się wyżywać, także mogę ten rękoczynny dla innych oddać. No weź se pierdoli, co ci zostało? Dwie niedziele? Jebni jednego, drugiego. Ja kurwa go zajebał. No, to teraz wstaniesz. Tylko skuć go trzeba jeszcze. Jak mu wyjebał midla? Na dół z nimi. Chodź z nim tam na dół. Dobra. Tam ktoś randkę ma na dole. Liżą się, zazębiają się. Pan Woreczek, nie przeszkadza im. Chuj, lepszy pomysł mam. Postaw ich tutaj, będą mieli prezent ślubny. Kurwa, nie ma co gadać. Ciekawość to proszę. O kurwa, sorry. Uważaj. Dawaj drugiego na pizdę. Proszę nie. Do piekła. Trzeba ich wrzucić, szef, jeszcze. Wiecie ich do wody, tam koło zakochańców.
Prawda? Co się dzieje? Nie, nie, nic! Wyjebcie ich tutaj, Chłopu. Żeby ich delfiny wyruchały! Tego też wypierdolcie od razu! Dywalić? Zajmijcie się tam z tobą, nie trzeba nic. Miłego całowania się! Ale mi się nogawki przyczepił! Jedziemy, panowie, do roboty! Musimy się pozbyć tego auta. Zmieścimy się wszyscy do tamtego, czy nie? Myślę, że damy radę chyba. Zmieścimy się? No to coś znajdziemy po drodze. Dobra, no bierzemy to. No to mówcie wyzbicia, kto to... On się przyzna. Wypierdalaj stąd, śliszotko, bo cię kurwa zerżnę w mordę! Wypierdalaj stąd! Z budżetu naszego organizacji. Już! Wyjdzie, wyjdzie. Siwy. Mhm. Zgadza się. Tutaj siadaj! Ta zasnęła! 20 tysięcy dobra to, żeby tam pilnować i... Faktycznie. Tyle nie mam. Słuchaj, to ja tu wysiądę na stacji. Tak, tak. Zrobię sobie, wiesz, przerwę. Luzik, jasna sprawa. A ty leć i ogarniaj temat. Dobrze. I jak coś, to na łączu. Oczywiście.